RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro tysiące świątecznych okazji w super cenach. Ekstra obniżki na wybrane produkty. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G. Teraz za 2999. Taniej o 400 zł. I do 20 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły i regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Po reklamie. To już prawie 8 rano, jest wtorek, 20 grudnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk. Szklanka, gołoleć, czarny lód. Określeń w polszczyźnie wiele. Połowa kraju walczy dziś ze ślizgawką na chodnikach i jezdniach. W 300. dniu wojny na Ukrainie. Długa lista palących problemów. Mówi nam o nich polski ambasador w Kijowie. A gościem Radia Z jest rzecznik rządu Piotr Müller. Rozmowa Bogdana Rymanowskiego zaraz po wiadomościach. Minęła właśnie. Ósma. Mróz ustępuje, ale bardzo powoli. Ten epizod zimy żegna się z nami w wyjątkowo perfidny sposób. Marznący deszcz i szklanka w połowie Polski. Choć jak sprawdzili reporterzy Radia Z, główne drogi od świtu są posypywane piaskiem i solą. Poza nimi i poza centrami miast poruszanie się bez upadku to dziś naprawdę wyczyn. Ciężko, aczkolwiek ja jadę z Bielan. Na Bielanach, bardziej na Łocinach, jest jeszcze nieposypane. Już w centrum jest już trochę lepiej. Tutaj to jest okej. Ja mieszkam na Pradze, więc tam jeszcze jest nieposypane solą, więc masakra jakaś. Tragedia. Autobus się spóźnił, wszystko się spóźnia. Katastrofa i ja się spóźniam do pracy. Pozdrawiam. Najdłużej ślisko będzie na Podlasiu, nawet do 14. 300 dni wojny. Jak zmienił się świat? Putinowi nie udało się zmusić Łukaszenki do ustępstw w sprawie integracji Białorusi z Rosją. Tak amerykański Instytut Studiów nad Wojną komentuje wczorajszą wizytę Władimira Putina w Mińsku. 300 dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, armia Putina ma ograniczoną zdolność do przeprowadzenia w najbliższych miesiącach skutecznej ofensywy, ale ataki rakietowe na Kijów trwają. Ukraina wciąż pilnie potrzebuje broni, amunicji czy ciężkiego sprzętu. A z drugiej strony generatorów i po prostu pieniędzy, mówi w rozmowie z Radiem Z ambasador Polski na Ukrainie. Według Bartosza Cichockiego nic także nie wskazuje na to, by nadchodząca zima miała ostudzić w jakikolwiek sposób tę wojnę, a potrzeby obrońców są wciąż ogromne. Tutaj jest długa lista palących problemów natury i wojskowej, w szczególności amunicja artyleryjska i rakietowa do systemów obrony przeciwlotniczej, czołgów, wozów opancerzonych, których potrzebuje, by móc dalej odepchnąć Rosjan. Ale oczywiście, że ten drugi front, taki cywilno-gospodarczy, jest nie mniej ważny. Jak dodaje ambasador Cichocki, nie zmienia się też rola państw na arenie międzynarodowej. Z jednej strony muszą dalej pomagać Ukrainie wygrać tę wojnę, z drugiej wprowadzać kolejne sankcje na Rosję. 7:58 oddajemy głos gościowi Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Piotr Müller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Szklanka w studiu, szklanka na ulicy, udało się szczęśliwie dojechać. Nie tak, ale widziałem sporo osób po drodze, które miały mniej szczęścia. A jak zakończy się ten poślizg, w który wpadł pan generał Szymczyk? Panie redaktorze, o tym zdecydują wyniki śledztwa, bo to śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę i wyniki tego śledztwa de facto tę sprawę naświetlą w pełnym świetle. Czyli będziecie czekać dni, tygodnie na decyzję? W tej chwili nie ma żadnej decyzji co do zmian, zresztą o tym wczoraj powiedział minister Kamiński. Natomiast no jeżeli by wyniki śledztwa pokazały jakieś rzeczy, które musiałyby powodować zmiany w tym obszarze, no to wtedy będziemy o nich decydować. Na ten moment minister Kamiński stwierdził, że takich podstaw nie ma. No właśnie, minister Kamiński wyklucza dymisję komendanta głównego policji. Pan jej nie wyklucza, takie słyszałem pańskie słowa wczoraj. Ja jako rzecznik rządu... Czy w tej sprawie jest jakaś wojna, jest jakieś przeciąganie liny w łonie rządu? W jakim sensie wojna? No chodzi o to, że... Że jedni uważają, że pan generał powinien podać się do dymisji, drudzy nie. Żeby była jasność, wniosek o powołanie lub odwołanie komendanta głównego policji składa minister spraw wewnętrznych i administracji. To jest jego kompetencja ustawowa, w związku z tym stąd wypowiedź ministra Kamińskiego, który, jak rozumiem, chciał na ten etap uciąć spekulacje. Czyli można powiedzieć, że pan minister Kamiński blokuje dymisję pana generała Szymczyka? W jakim sensie blokuje? To jest jego kompetencja do wnioskowania, w związku z tym no, to nie jest kwestia blokady, tylko po prostu wykonywania kompetencji w tym obszarze. Pana koleżanka z rządu, pani wiceminister Semeniuk, mówiła wczoraj u Beaty Lubeckiej, że gdyby to ona była w miejscu, czy na miejscu pana generała Szymczyka, podałaby się do dymisji.
Co pan by zrobił w takiej sytuacji? Panie redaktorze, gdyby pan dostał prezent, nie sprawdził pan tego prezentu? Panie redaktorze, ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Pamiętajmy o tym, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie komendant główny policji jechał na teren Ukrainy z oficjalną wizytą jako wysoki przedstawiciel państwa polskiego. Spotykał się z równorzędnymi przedstawicielami strony ukraińskiej. Podobnie jest w relacjach dyplomatycznych. Jeżeli, nie wiem, ja jadę gdzieś z premierem Morawieckim na spotkanie z innym premierem czy prezydentem, to nikt mnie nie kontroluje w samym miejscu, w którym się odbywa spotkanie, ponieważ jest zaufanie do drugiej strony, że odbywa się wszystko zgodnie z, z procedurami bezpieczeństwa. Jest zaufanie. Więc tak to wygląda. Tutaj rozumiem, podobnie było po obu stronach. To znaczy było zaufanie do obu stron, że obie strony zachowują się w sposób odpowiedzialny. I dlatego mówię o tym śledztwie, bo to śledztwo myślę, że tu jest kluczowe w tym obszarze. Komendant sugeruje, że jego aktywna postawa proukraińska mogła spowodować czyjąś niechęć. Czy na przykład to śledztwo zakłada, że jacyś rosyjscy agenci w mundurach ukraińskich mogli włożyć do granatnika czy do atrapy granatnika materiał wybuchowy? Ja nie jestem wciągnięty w to śledztwo, w związku z tym ja nie jestem w stanie żadnego wariantu w tej chwili wykluczyć. Od tego są śledcze, aby to badać. Ale oczywiście wiemy o tym, że sytuacja na Ukrainie jest taka, nie inna, że działają różne siły. Jasne, ale jak to jest w ogóle możliwe, że pan generał Szymczyk, przez nikogo niesprawdzony, przewiózł ten sprzęt z Ukrainy do Polski? Dlaczego służby specjalne, służby, które zajmują się sprawdzaniem prezentów, nie sprawdziły tego prezentu? Uważam, że tutaj należy właśnie tę drogę prześledzić krok po kroku, aby wyciągnąć wnioski z tego. Jedynie co mogę powiedzieć z doświadczenia, że mogło dojść do sytuacji, w której po prostu, no, tak jak mówię, jedna ze stron zaufała drugiej, że no, do takiego zachowania nie dojdzie. Czy my możemy ufać obcym służbom, nawet zaprzyjaźnionym? No, panie redaktorze, no, to jest tak, że w ramach służb jest pewna zasada wzajemnego zaufania. Jasne, bo inaczej byśmy zawsze nie mogli tak, funkcjonować we współpracy. Przynajmniej tak to wygląda w Ameryce i w innych zachodnich krajach, że każdy prezent, długopis, pióro, cokolwiek, tak jest, który otrzymuje przywódca państwa, jest natychmiast sprawdzane. Tak jest też w Polsce dokładnie. Jeżeli jakikolwiek jest wręczany podarunek, na przykład na spotkaniach i tak dalej, to Służba Ochrony Państwa go bada w przypadku premiera, prezydenta. To wracam do pytania, czy ktoś, kto nie potrafi zadbać o własne bezpieczeństwo, powinien zajmować się bezpieczeństwem Polaków? Panie redaktorze, tak jak mówię, na takie wnioski przyjdzie czas, gdy śledztwo będzie na bardziej zaawansowanym poziomie. A na ile informacja jest prawdziwa, że ta dymisja jest już przesądzona, że Nowogrodzka nie chce, żeby pan generał Szymczyk pozostał komendantem głównym policji? Reporterzy Radia Z dowiedzieli się, że trwały już i trwają poszukiwania jego następcy. Panie redaktorze, o poszukiwaniach następcy różnych osób na różne funkcje słyszałem wielokrotnie. Od premiera zaczynając, po wszystkich ministrów, wiceministrów, a mityczna Nowogrodzka często jest używana jako wytrych plotkarski dla... Czyli nie ma decyzji Jarosława Kaczyńskiego, nie ma decyzji premiera, nie ma decyzji ministra Kamińskiego. Nie ma na ten moment takiej decyzji. A myśli pan, że przed świętami będzie? Myślę, że śledztwo aż tak zaawansowane przed świętami nie będzie, w związku z tym ciężko mi powiedzieć, żeby taka gotowość do wyciągnięcia finalnych wniosków była. Panie ministrze, jak premier Morawiecki przyjął cios od Jarosława Kaczyńskiego? Ale jaki cios, przepraszam? Jaki cios? No czytamy wszyscy wywiad w Gazecie Polskiej codziennie i tam Jarosław Kaczyński mówi, że uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym mogłoby przynieść skrajnie destrukcyjne skutki dla państwa. No to brzmi jak uderzenie w negocjatora pana premiera Morawieckiego. Panie, to jest podniesienie tych wątpliwości, a jednocześnie pan prezes Kaczyński w dalszej części mówi o tym, że ten projekt powinien być dalej procedowany, konsultowany i... Liczymy na to, że będzie również przyjęty. Czy prezes Kaczyński był konsultowany na etapie rozmów z Brukselą? Czy wiedział o tych zapisach, które potem premier Morawiecki przedstawił posłom? Pan minister Szynkowski też rozmawiał z panem prezesem Kaczyńskim o kwestii tego projektu. Oczywiście, na bieżąco był konsultowany? Z tego co wiem, to na bieżąco, tak. No ale natomiast... dobrze, to dlaczego prezes Kaczyński wtedy nie powiedział, słuchajcie, ale uważajcie, bo to może mieć destrukcyjny wpływ na polski wymiar sprawiedliwości. Kierunkowe decyzje, kierunkowe wytyczne zawsze, tu od pana prezesa w szczególności, były wyczulone na kwestie konstytucyjności i prerogatyw prezydenta. Natomiast my uważamy, że my różnimy się z panem prezydentem na tym etapie dyskusji, że ta ustawa takich dodatkowych ryzyk nie stwarza. Ale pan prezes o tym wskazuje, to też dając sygnał do pana prezydenta, że jesteśmy wyczuleni na punkcie prerogatyw pana prezydenta, bo to jest słuszne wyczulenie. Czyli to jest tylko ukłon w stronę pana prezydenta Dudy.
To jest bez wątpienia sygnał do tego, żeby... A nie wątpliwości prezesa Kaczyńskiego. Panie redaktorze, ja nie będę już jakby za pana prezesa rozwijał tego wywiadu, natomiast jak rozmawiałem z panem prezesem, bo rozmawiałem też o tym, na ten temat, to dał jasny sygnał, że ustawa ma być dalej procedowana i mamy szukać takiego rozwiązania, który pogodzi te wszystkie racje. Dlaczego zlekceważono w tej sprawie prezydenta? Nie użyłbym słowa, że zlekceważono, natomiast być może nie było wystarczająco dużej troski o to, aby na każdym etapie w odpowiedni sposób zadbać o właściwe konsultacje z panem prezydentem. Ale były spotkania ministra Szynkowskiego z prezydentem wcześniej? Wiem, że jakieś spotkania się odbywały, ale skoro pan prezydent uznał, że czy rozmowy, bo nie wiem, czy to było fizyczne spotkania, czy rozmowy telefoniczne, ale jeżeli pan prezydent uznał, że to jest niewystarczające, to przyjmujemy to z pokorą. A to nie jest tak, że to jest taka, no, takie lekceważenie wręcz wprost? Bo nie wiem, czy pan pamięta, ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego, politycy opozycji mówili o tym, że prezes Kaczyński spóźnił się na to spotkanie ostentacyjnie i ostentacyjnie opuścił je wcześniej. Panie redaktorze, akurat nie pamiętam, jak było na ostatniej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, natomiast... Tak było właśnie. Możliwe, panie redaktorze, ale to... Mówił, ale Włodzimierz Czarzasty. A słyszał pan, żeby, nie wiem, pan prezydent twierdził, a ktoś z zaplecza pana prezydenta twierdził, że są złe relacje pomiędzy prezesem a panem prezydentem? A nie musi stwierdzać, bo widać, że są złe. No nie, momencik. A ja doskonale... Między prezesem a prezydentem mówię. Tak, mówię o tych relacjach, tak. Bo akurat miałem okazję je obserwować przez wiele miesięcy, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. Przecież wtedy jeszcze pan prezes był wicepremierem i regularnie praktycznie co drugi dzień odbywały się spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Każdy z powagą podchodził do tej sytuacji i bardzo dobrze wtedy współpracowano. I to był bardzo dobry sygnał też do naszego obozu politycznego, że ta współpraca układa się dobrze. Cytat z pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowskiej, która udzieliła wywiadu Onetowi. Starania pana premiera, by osiągnąć kompromis, są potrzebne. Natomiast nie podejrzewam, żeby to sam pan premier pisał ten projekt. I nie sądzę, żeby trzeba było wszystko co do przecinka uzgadniać z Brukselą. Nie wszystko można sprzedać za przysłowiową miskę ryżu. Pani prezes pije do pana premiera. Wprost. Panie redaktorze, do tych podsłuchanych oczywiście rozmów. Pani prezes ma prawo wyrażania swojej opinii, aczkolwiek to nie jest tak, bo tu taka teza między wierszami praktycznie jest stawiana, że ktoś pisał w Brukseli ustawę. Nie. Z Brukselą były negocjowane kierunkowe, jakby my przedstawialiśmy jakiś projekt i Bruksela twierdziła, że coś jest na przykład nadal ich zdaniem nie tak. No to staraliśmy się wytyczne uzgonić razem, w sensie uzgonić kierunek zmian, ale nie ustawę. Ustawa to jest efekt już prac legislacyjnych naszych tutaj wewnętrznych. Panie ministrze, to pora na krótką piłkę, już po raz drugi pan odpowiada na... Tego teraz będę bardziej ostrożny. Wszyscy pamiętamy tę odpowiedź z pierwszej rozmowy. W sprawie środków z KPO rząd się tak zakiwał, że nie ma teraz dobrego rozwiązania? Nie. Tak, czy nie? Nie. Nie. Prezydentowi należą się szczere przeprosiny za brak konsultacji? Tak. Mam pełne zaufanie do Komisji Europejskiej, tak czy nie? Nie. Premier Morawiecki jest przygotowany w każdej chwili na dymisję, tak czy nie? Nie. Marek Kuchciński jest wybitnym szefem kancelarii, tak czy nie? Panie redaktorze, bo ostatnio to pytanie było i ja mam w tej kontrze od razu Michała Dworczyka, tak, który... To, ja nie pytałem o Michała Dworczyka. Ja wiem, ale później się stwarza takie wrażenie. Więc mamy zarówno teraz, jak i mieliśmy wcześniej bardzo dobrego szefa kancelarii premiera. Samych wybitnych szefów kancelarii premiera. No akurat mieliśmy za czasów premiera Morawieckiego dwóch, więc tak jest. Dwóch wybitnych. Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No widzi pan, poszło szybko i sprawnie, z krótką piłką, ale jeszcze spróbujmy podrążyć ten temat negocjacji z Brukselą. Gazeta Wyborcza napisała dzisiaj, że wbrew deklaracji premiera nie doszło do porozumienia między polskim rządem a komisją. Według informacji gazety rząd dysponuje nie projektem ustawy, ale tylko 9-punktowymi rekomendacjami przedstawionymi przez Brukselę autorstwa głównie komisarza Didiera Reindersa. Czy to prawda? Nie, momencik. Po pierwsze, te rekomendacje, jak to zostało nazwane, to są właśnie nasze propozycje zmian legislacyjnych, które my zaproponowaliśmy w tej ustawie, tak? I naszym warunkiem dalszego działania ze strony naszej legislacyjnego było to, że Komisja Europejska stwierdzi, że wypełnienie tych właśnie założeń do ustawy, czyli tych, jak pan nazwał to, rekomendacji, będzie oznaczało odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy. I to Komisja Europejska zaakceptowała, czyli dała... Ja to rozumiem, tylko pytanie jest następujące. Czy to są wskazówki, rekomendacje, czy to jest oficjalne porozumienie? Co to oznacza? Że na przykład
po przyjęciu takiej, a nie innej formie tej ustawy Bruksela może się wycofać z tego porozumienia. Czy jest pieczątka pod porozumieniem? Panie redaktorze, jak ja bym zobaczył tam podpisany, nie wiem, krwią dokument, to wtedy bym na 1000% wierzył. Natomiast Komisja Europejska nie ma żadnego innego prawnego instrumentu do tego, żeby taką deklarację złożyć. Ale można się dogadać między rządem w Warszawie a Brukselą, można się dogadać. Ale to jest właśnie to dogadanie. Czyli rekomendacja i wskazówki to jest jedyny sposób dogadania się? No tak, no bo to jest niezależna legislacja polska. No przecież nie będzie też tak, panie redaktorze, że nie wiem, Bruksela przygotuje ustawę, położy ją na stół, powie to, to i tamto i przyjmujecie. Nie, tak, w taki sposób nie będziemy postępować, no to by uwłaczało niezależności państwa, tak? W związku z tym jedyną opcją, jaką jest, to, że my przedstawiamy nasz wypracowany projekt, który no międzyczasie, znaczy założenia do projektu, które w międzyczasie no były elementem negocjacji, tak? Ale to są nasze propozycje i te rekomendacje, te kierunkowe zmiany Komisja Europejska zadeklarowała w uchwale Kolegium Komisarzy, że ich przyjęcie odblokuje KPO. Nic premier więcej nie można formalnie zrobić. Premier na tym spotkaniu w Sejmie powiedział, że nie można w tej ustawie zmienić ani przecinka. Tak byłoby najlepiej z prostego powodu, bo Komisja Europejska oraz nasi przeciwnicy, konkurenci polityczni mogą wykorzystać każdą zmianę do tego, żeby stwierdzić, że oszukaliśmy po raz kolejny naszą drugą stronę. No bo skoro te rekomendacje zostały przyjęte przez Komisję Europejską i ich realizacja ma oznaczać odblokowanie KPO, to każda potencjalna zmiana w tym projekcie ustawy może spowodować, że Komisja Europejska albo część przynajmniej radykalna komisarzy europejskiej powie, no nie, oni znowu nas oszukali, w związku z tym nasze porozumienie jest nieważne i stąd ta wypowiedź premiera. Czyli to, co zaproponował komisarz Reinders, to jest stanowisko całej komisji, wszystkich komisarzy. Ale i nie ma nie mowy o tym. Komisarz Reinders, to jest tak, że my zaproponowaliśmy, a komisarz Reinders przedłożył taką propozycję Komisji Europejskiej z prośbą o stwierdzenie, że jeżeli to zostanie zrealizowane, KPO zostanie odblokowane. Dobrze, jaki jest scenariusz na najbliższe dni, jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym? Czy jesteście na przykład w stanie wycofać się z bardzo kontrowersyjnego przepisu dotyczącego tego, że NSA ma przejąć sprawy dyscyplinarne sędziów. Ale ja nie wiem, co tu jest takiego kontrowersyjnego. No pierwsza prezes Sądu Najwyższego mówi, że to jest przepis niekonstytucyjny. Pani prezes NSA mówi, że NSA się tym nie zajmuje. Rozumiem, że się nie zajmuje, ale o tym, czym zajmują się poszczególne instytucje państwowe, decyduje albo ustrojodawca w konstytucji wprost, albo ustawodawca, chociaż to w dużej mierze podobne stwierdzenia, choć nie tożsame, w ustawach. W związku z tym to nie jest tak, że jeżeli w konstytucji dana instytucja nie ma przypisanych kompetencji, to nie może mieć ich przypisanych ustawą. Właśnie to jest czyli ta różnica. Będziecie bronić, ale rozumiem, że tego przepisu nie jak niepodległości. Nie wiem, czy jak niepodległość, panie redaktorze, ale uważamy, że on powoduje, że z pewnej pułapki wzajemnych, że tak powiem, zarzutów formalno-prawnych wychodzimy, bo jeżeli te postępowania dyscyplinarne zostaną w Sądzie Najwyższym, nie wiem, na przykład w innej izbie, w której ktoś kiedyś był powołany w jakiś niewłaściwy rzekomo sposób, to znowu będzie zarzut, to nic nie da, prawda? A rozumiem też opór naturalny, że jakby no, NSA nie chce się zajmować prawami sędziów Sądu Najwyższego, bo nie jest niczym miłym zajmować się sprawami dyscyplinarnymi. Wiemy tak już, samo, że Sąd Najwyższy nie chce, żeby inny sąd się zajmował się ich postępowaniami dyscyplinarnymi. Czyli to jest drobnostka, pana zdaniem? Nie wiem, czy drobnostka, ale uważam, że ta propozycja, która jest w tej chwili, rozwiązałaby najważniejszy problem, czyli wpłynięcie środków ale do Polski. Ale jak rozwiążecie problem podstawowy, czyli kto przegłosuje tę ustawę? Solidarna Polska mówi wprost, nie zgodzimy się na szantaż Brukseli. To, co przywiózł rząd z Brukseli, to jest szantaż, mówi Zbigniew Ziobro. Jeśli nie Solidarna Polska, to kto? Kto poprze tę ustawę? Popatrzmy trochę wstecz, to znaczy jak była głosowana ustawa o zasobach własnych, czyli KPO, to wtedy też Solidarna Polska nie poparła tego projektu. Poparła bodajże Lewica wtedy projekt ustawy. Liczę na to, że są w Polsce, w polskim parlamencie siły, które uważają, że suwerenność Polski buduje się również przez suwerenność ekonomiczną. Ale wie pan, co mówi teraz opozycja, że występować będą razem i razem będą zgłaszać poprawki. Co jeśli opozycja powie tak, poprzemy tę ustawę, ale przyjmijcie nasze poprawki. Zobaczymy, co to będą za poprawki, wtedy będziemy dyskutować. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie tego projektu bez zasadniczych poprawek, najlepiej w ogóle bez poprawek, dlatego że wtedy mamy właściwie pewność, że te środki z Krajowego Planu Odbudowy byłyby odblokowane
i nie byłoby kolejnego pretekstu, tak jak w maju czy czerwcu tego roku, że kilka poprawek wpłynęło do ustawy, którą przedstawił pan prezydent i znowu to porozumienie przestało być rzeczywistością. To seria pytań od naszych słuchaczy. Pan Tarei, tak nazywa się nasz pierwszy słuchacz. Jak to jest z tym KPO? No właśnie, czy pan premier Morawiecki w pojedynkę, bez konsultacji zadecydował o nałożeniu tak drakońskich warunków umowy na polskie społeczeństwo? Dlaczego nie było referendum w tej sprawie? Większość obywateli nawet sprawy sobie nie zdaje, jakie kuku sobie zrobiliśmy. Rozumiem, że słuchaczowi chodzi o kamienie milowe. Ale co jest drakońskiego w, nie wiem, w tym, że nie wiem, wprowadzamy informatyzację usług, czy... A samochody, programy... silniki spalinowe, rejestracja, opłaty i tak ale dalej, momencie, i tak dalej. No to czyli cała masa nadinterpretacji wynikających z KPO. No bo jeżeli ktoś twierdzi, że tam są rzeczy, które od razu powodują taki efekt, to jest nieprawda, ponieważ można niwelować te efekty innymi rozwiązaniami podatkowymi, o czym już wspominaliśmy. Robert Stępiński, w jakim celu kancelaria premiera zamówiła na przyszły rok na przykład stacje pogodowe bambusowe, a także gry domino, mikado, kółko i krzyżyk. Wszystkie gadżety to koszt około 1 000 000 zł. Rozumiem, że tak oszczędzacie w czasie kryzysu i w wolnych chwilach gra pan z premierem, tak? Nie, nie gram z panem premierem, nie wiem co to jest za zamówienie. Domyślam się, że być może to są gadżety dla dzieci, które czasami przychodzą na wycieczki do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Na zasadzie upominku dostają. Tak, tak, tak. Więc to, czyli to pan nie gra z premierem w domino. Nie wiem co to, domino to wiem, ale to... A w szachy pan gra z premierem? Nie, nie gram w szach. Nie ma na to czasu? Nie, czy się nie. Pan boi? Szczerze mówiąc, bym się bał, akurat w szachy nie są za to. Okay. Jacek... Tak samo minister Schreiber jest dużo lepszy, bo Jacek gra Goterski. Ile kosztuje dzienne utrzymanie przekopu na Mierzei Wiślanej? Panie redaktorze, nie wiem ile kosztuje serwisowanie przekopu, nie wiem tak samo ile dziennie kosztuje serwisowanie, nie wiem, drogi ekspresowej S7 czy autostrady A1, więc w związku z tym to jest infrastruktura, która jest niezbędna i te koszty po prostu trzeba ponosić. Kolejne pytania dotyczą sprawy generała Szymczyka. Wojciech, jakbym przewoził broń przez granicę i podczas kontroli powiedziałbym, że to prezent, to czy Straż Graniczna by mnie przepuściła dalej z bronią, czy by mnie zatrzymała i wszczęła dochodzenie? Panie redaktorze, no oczywiście, że wszczęłaby, że osoby, które w sposób standardowy przekraczają granice, są podlegają kontroli. Natomiast jeżeli jest delegacja państwowa, czy właśnie wyższe urzędy, w sensie przedstawiciele władz państwowych przejeżdżają przez granicę, to ta procedura jest nieco jest może uproszczona. To jest nadużywane. To, że się przepuszcza przedstawicieli władzy. Znaczy to nie jest też tak, że przepuszcza się tak w sposób zwykły, rozumiem, bo ja jak celnikom, jechałem do Kijowa, to też miałem odprawę paszportową rozumiem, normalnie że celnikom Straży Granicznej nie wypada kontrolować szefa policji. O to chodzi, tak? Nie, czy nie wypada. To nie jest kwestia tego. Być może trzeba wyciągnąć wnioski z tego po prostu. Natomiast też nie wiem, czy nawet przy takiej kontroli od razu z racji na to, że to miała być właściwie łuska, powiedzmy w cudzysłowie, bo to jest oczywiście innego rodzaj sprzętu, ale rodzaj sprzętu, który nie jest wypełniony żadnymi materiałami wybuchowymi. W związku z tym wcale nie wykluczam, że kontrola i tak by nic tutaj nie wykryła. Kuba, czy skoro granatnik komendanta nie został skontrolowany na granicy, to czy generał Szymczyk nie powinien odpowiedzieć za przemyt broni i jej nielegalne posiadanie? Czy policja jest w państwie PiSu ponad prawem? Nie jest ponad prawem i dlatego prowadzone śledztwo przez prokuraturę, która zakończy to śledztwo i wtedy postawi lub odmówi postawienia zarzutów lub postawi zarzuty wobec osób, które popełniły błędy. Daniel, odnośnie programu Pierwsze Mieszkanie, od kiedy będzie można korzystać z tego programu? Co w sytuacji, gdy będzie więcej wniosków niż dostępnych pieniędzy w budżecie na dany rok? Generalnie chcemy, aby od połowy przyszłego roku ten program funkcjonował. Nie limitujemy co do zasady tych środków finansowych, a w przyszłym roku akurat w budżecie te środki, jak będą zabezpieczone, to powinny być wystarczające, ponieważ tak w przyszłym roku sam koszt kredytowania tego nie jest taki wysoki, no bo koszty są ponoszone w kolejnych latach, więc założenie jest takie, żeby limitu nie było, tutaj minister Buda to deklaruje, aczkolwiek jeżeli by zainteresowanie było na jakimś bardzo, bardzo wysokim poziomie, to oczywiście być może trzeba będzie się zastanowić. Pytanie, dla kogo jest ten kredyt? Kolejne pytanie Jacka. Wspieracie bogatych? Program kredytów mieszkaniowych na 2%, ale zdolność będzie liczona normalnie od obecnych warunków. To będzie to prezent dla najlepiej zarabiających obywateli, bo tylko tacy mają dzisiaj zdolność. Ale rekomendacja S, czyli rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zdolności kredytowej właśnie teraz chyba już była zmodyfikowana, albo lada moment będzie, ale z tego co pamiętam minister Buda ogłaszał, że jest zmieniona, czyli to podwyższa zdolność kredytową o kilkanaście lub nawet o 20 parę %. To jest jedna rzecz. I oczywiście będziemy szukać rozwiązań do tego, żeby faktycznie ta pomoc
była kierowana do tych, co nie mogą własnego mieszkania kupić i dlatego to jest projekt, który został przekazany do konsultacji społecznych. Niech pan zauważy. My ten projekt procedujemy w taki bardzo klasyczny sposób. To znaczy jest teraz informacja o tym, że wpisany jest do wykazu prac legislacyjnych rządu, idzie do konsultacji społecznych. Po to są właśnie te uwagi, takie jak te. Wyjątkowe, jak na standardy Prawa i Sprawiedliwości. Prawda jest taka, że często co jest się tak, stało, że szybko panie ministrze, wiele projektów... Co się stało? No ale panie redaktorze, dzięki temu takie programy jak, nie wiem, 500+ i inne mogły być bardzo szybko przyjęte, ale prawda jest taka, że przy programach mieszkaniowych potknęliśmy się w kilku miejscach i chcemy to bardzo dobrze przeprocedować legislacyjnie. Patryk Borys, nie Paweł Borys, tylko Patryk Borys, jak to w końcu było z tymi premiami po mundialu? I czy... Znaczy? No jak to było z tymi premiami po mundialu? Tyle razy o tym mówiliśmy, panie redaktorze. Myśli pan, że premier żałuje tego, co powiedział? Ale pan mówi o tym, co że zapowiedział, mediach, że będzie nagroda. Że, no, słyszeliśmy to wszyscy. Tak, w sensie, że no, żałuję ogólnikowo. Nie żałuję, no bo powstaje fundusz na rzecz piłki nożnej i to chyba nie ma nic z tym złego, że kolejne środki finansowe na młodych sportowców, trochę starszych też, ale pójdą z budżetu państwa. A czy rząd wspiera trenera Czesława Michniewicza? Rząd nie decyduje o wyborze trenera, a szczerze mówiąc ja na trenowaniu piłkarzy znam się jak na balecie, więc nie za bardzo. Nie jest pan kibicem piłkarskim? Jestem, ale to nie znaczy, że jestem trenerem. Właśnie to jest ta główny ja myślałem, problem. Znaczy, jak ktoś jest kibicem, to nie oznacza, że jest dobrym trenerem. Tak samo w wielu innych zawodach. Czyli nie będzie się pan wypowiadał na temat Czesława Michniewicza? Nie będę, bo to nie jest moja kompetencja. I nie, myślę, nie ma pan własnego zdania na ten temat? Nie mam. Nie chce pan mu zaszkodzić? Nie wiem, nie pomóc ani zaszkodzić. Boi się pan pocałunku śmierci? Nie, ale ani pomóc, ani zaszkodzić, bo to nie jest moja rola. Czy rząd sprawdził umowy, które podpisano z Saudyjczykami przy fuzji Orlenu z Lotosem? Tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić, że wszelkie umowy podpisane w tej procedurze były przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, były pod parasolem służb, bo takie umowy zawsze są pod parasolem służb realizowane i nie wiem skąd... Jakich służb? ABW? Między innymi ABW, no myślę, że nawet szerszy wachlarz, bo tutaj też ochrona kontrwywiadowcza wchodzi w grę. Natomiast jedna rzecz, no w tej chwili atakowanie tego porozumienia jest po prostu granie na nutę rosyjską. Przecież kto ma największą stratę z tego tytułu, że robimy konsolidację plus, że podpisujemy z państwem arabskim kontrakty na dostawę ropy. No Rosja, bo ona traci rynek. W związku z tym naprawdę... No, ale przez to, można co się dzieje na wschodzie, co się dzieje w Rosji i na Ukrainie, dziennikarze mają nie patrzeć na ręce władzy. Nie, ale... Nie mają drążyć tematu. Absolutnie nie. Nie mają sprawdzać, jak niech naprawdę drążą, wyglądała umowa. Niech drążą, ale jednocześnie mają z tyłu głowy wszyscy, którzy tego... to analizują, czy słuchają, czy jest prawdziwy interes, bo w ten sposób działa, czyli podkłada się różnego rodzaju półprawdy albo nieprawdy wprost po to, aby budować właśnie taką narrację i później na koniec dnia wychodzi na to, że my decydując się na to, że dywersyfikujemy ropę właśnie ograniczając dostawy z Rosji, to właściwie robimy coś złego. No to jest jakiś absurd. Czyli dzisiaj nie ma zagrożenia dla Lotosu i Orlenu. Nie ma, żadnego. Ponieważ ani umowy... Saudyjczycy nie mają prawa weta. Są, panie redaktorze, powiem w ten sposób. Umowy zabezpieczają w odpowiedni sposób naszą infrastrukturę krytyczną, plus mamy ustawy krajowe, które też ograniczają tego typu możliwości. Te ustawy wprowadziliśmy i modyfikowaliśmy dlatego właśnie, żeby na przyszłość tego typu sytuacje nie mogły mieć miejsca nie tylko z powodów umownych, ale również ustawowych. Dzisiaj mija 300 dni od wybuchu wojny. Czy polski rząd, czy pan, no jako człowiek mający dostęp do tajemnic, także państwowych, wojskowych, zna scenariusz jej zakończenia albo przypuszcza, jak może się zakończyć? Myślę, że dzisiaj o scenariuszu zakończenia ciężko mówić i ja oczywiście cieszę się z każdej pozytywnej informacji, która przychodzi z frontu, gdzie Ukraina odbija na przykład tereny zajęte przez Rosjan, ale niestety nie wyciągałbym z tego żadnych wniosków, jeżeli chodzi o szybkie zakończenie tego konfliktu. Raczej powinniśmy się szykować na wiele miesięcy, a może lat niestety takich działań, które prowadzi w tej chwili Rosja. Czy przez te 300 dni zmienił się stosunek polskiego rządu do władz w Kijowie? Pamięta pan sprawę rakiety ukraińskiej? Pamięta pan sprawę nominacji dla pana Melnyka? Został wiceszefem MSZ-u Ukrainy. Teraz prezent niesprawdzony, który wybucha w rękach komendanta Szymczyka. Jak pan ocenia te relacje? Czy jest jakiś problem? Nie, panie redaktorze, oceniam jest zdecydowanie dobrze. Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej i powiedzmy sobie to wprost. Ukraina w tej chwili bije się oczywiście o swoją wolność, ale również dzięki temu, że
prowadzi działania wojenne, obronne, daleko, daleko od naszych granic, również chroni nas przed potencjalnym atakiem Rosji. I popatrzmy na to w takiej skali makro. Pewne błędy oczywiście mogą się zdarzać w relacjach dwustronnych, ale one nie mogą zaburzać zasadniczych, najważniejszych relacji, a najważniejszym jest to, aby odepchnąć Rosję od naszych granic. Czyli warto było przekazać im tak dużo sprzętu wojskowego, warto było im przekazać czołgi. Zdecydowanie tak. Warto było im tyle pomóc. Tak, panie redaktorze. I pomóc pod kątem wojskowym i zarówno pomóc każdemu człowiekowi, który uciekał przed barbarzyńskimi zachowaniami żołnierzy rosyjskich, a Polacy tu zachowali się w sposób wzorcowy i jesteśmy za to chwaleni na całym świecie, bo zachowaliśmy się w taki sposób, jak po prostu trzeba. Czy to znaczy, że rząd polski wykonuje wszystkie życzenia rządu ukraińskiego? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I oczywiście w naszych relacjach są też takie, które no, są bardziej chłodne, ale na nie musimy o wszystkich jakie mówić. Sprawy są kontrowersyjne? Panie redaktorze, no, mieliśmy kwestię chociażby decyzji o przekazaniu samolotów i no, decyzję zdecydowaliśmy się scedować na cały Sojusz Północnoatlantycki i tutaj... A sprawa ekshumacji ofiar wołyńskich, jak to wygląda teraz? Panie redaktorze, pewne kroki ze strony państwa ukraińskiego, pozytywne w obszarze historycznym, generalnie szeroko mówiąc, zostały poczynione, chociażby w kontekście cmentarza lwowskiego, odsunięcia Lwów, to jest symbolika, ale mimo wszystko ważna dla nas. To nie jest za mało wciąż? Myślę, że w przyszłości powinno to być dalej zaawansowane, jeżeli chodzi o kwestie historyczne. A propos wojny, a propos ostatniego wywiadu prezesa dla Gazety Polskiej Codziennie, prezes Kaczyński powiedział, że Polska wiedziała o planowanym ataku Rosji, choć pewne analizy dość długo sugerowały, że działania wskazujące na Ukrainę jako cel agresji mogły być tak zwaną maskirowką, a prawdziwy kierunek ataku był na północy. Kogo miał na myśli prezes Kaczyński? Czy pan też miał jakieś informacje, że ten atak mógł pójść na kraje bałtyckie albo na Polskę? Panie redaktorze, no nie chcę bardziej szczegółowo wchodzić w te informacje. Siłą rzeczy część z nich jest klauzulowana, więc nie lubię się poruszać po polu, którym nie wiem, gdzie przekraczam granice. Ale prezes informacji. Na przykład może. Ale to jest dosyć ogólnikowe stwierdzenie, tak jak pan widzi, więc na tyle ogólnikowe, że może być informacją jawną. Czy będzie program Babcia Plus? Fakt pisze, że w dokumencie dotyczącym strategii demograficznej jest taki zapis, że należy zwiększyć liczbę osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń związanych z opieką nad dzieckiem. Czy może to na przykład dotyczyć babci? Szczerze mówiąc, nie znam tego fragmentu akurat strategii demograficznej, więc nie wiem, czy tu nie chodzi o ten program w ramach opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, ale... Mówi pan o Maluchu Plus? O Maluchu Plus, ale przez opiekunów realizowany, więc nie wiem, czy to chodzi o ten fragment, czy o inny. Musiałbym to zweryfikować. Czy Maluch Plus to te 5,5 miliarda złotych, czy jest szansa, że będzie więcej? 5,5 miliarda i to już jest też duża ilość środków finansowych. Wczoraj mówiłem o tym na konferencji prasowej, że w 2015 roku jeszcze było nieco ponad 80 tysięcy miejsc, w sensie miejsc dzieci, które mogą być przyjęte do żłobków czy klubów dziecięcych. W tej chwili jest to grubo ponad 200 tysięcy, 228 bodajże. I no to się udało zasadniczą zmianę dokonać, a nowa edycja programu Maluch Plus to kolejne 100 tysięcy miejsc właśnie dla takich dzieci. A co z programem Rolnik Plus? Będą zmiany, jeśli chodzi o emerytury rolnicze? Tak, będą zmiany. To jest nasza deklaracja, która będzie wprowadzona. Dzisiaj nawet na posiedzeniu rządu ten projekt będzie dyskutowany, czyli zrównanie emerytur rolniczych z emeryturami klasycznymi ZUS-owskimi. W tej chwili, o ile dobrze pamiętam, emerytura minimalna rolnicza wynosi 1084 zł, jakoś tak około 1080 zł, a emerytura ZUS-u 1588, o ile dobrze pamiętam. Czyli rozumiem, że emerytury rolnicze najniższe wzrosną do 1500. Tak, chcemy tak, w taki sposób zrobić, żeby zrównać te emerytury, no bo nie ma powodu, dla których ten system w pewnym momencie zaczął generować inne kwoty na koncie. Myśli pan, że wtedy skończą się protesty Agrounii, skończą się oskarżenia Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jeśli chodzi o wieś, no PiS zawalił wiele spraw? Nie skończą się, ponieważ to jest ich kredo polityczne i będą chociażby nie wiadomo, co byśmy robili, zawsze to mówić, a Agrounia tym bardziej, bo to jest radykalna część sceny politycznej, która ma za cel po prostu cały czas generowanie konfliktów. Jak święta? Premier odpoczywa czy pracuje? Liczę, że odpoczywa. Proszę? Nie, no, liczę, że odpoczywa, ale... Liczy pan, że pan odpocznie. Liczę, że ja też to życzymy panu odpoczynku i wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję. Dziękuję Piotr bardzo. Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.